Jesteśmy w Mińsku Mazowieckim. Jesteśmy nocą w parku, na imprezie. Przy pałacyku jest impreza, są tańce. Jest fajna kafeja, fajny bar. Ale wykorzystujemy ten czas, aby nakręcić fajny film na YouTube. Z uwagi na to, że mamy tu niesamowite fontanny podświetlane różnymi kolorami. Także Mińsk Mazowiecki może się poszczycić niesamowitymi jakby no ciekawostkami i takie fajne wrażenia można są czerpać z każdego miejsca, gdzie się bywa. To jest jedna z tych takich poświetlanych fontan. Zmienia kolory. Mamy następny kolorek. I jest to wysoka. Proszę, zobaczcie. Zobacz jeszcze. No. Zaraz pójdziemy troszkę dalej. Poczekamy jeszcze na jeden kolor. O, już powoli wchodzi taki jakby niebieski. Takie fajne, przypominające kolory. Nawet taki był kolor zorzy polarnej. Proszę. Super, naprawdę super. Coś pięknego. Zanim przejdziemy na następny kolor, nakręcę troszeczkę kafejki naszej. Tutaj. O, proszę bardzo. Tutaj ludzie się bawią, fajnie. Przejdziemy i mamy już następny kolorek. Proszę. Cudowny. Cudowny. Chętni tu życiem w soboty, w niedzielę, a ogólnie w tygodniu. Ludzie tu się spotykają. Przypominają mi się takie dawne czasy komuny, kiedy były te zabawy, imprezy, gdzie ludzie tak rozwinęli do siebie, do tych takich spotkań oficjalnych. Też na łonie natury, tak jak tu w parku, czy na jakichś wiejskich zabawach. To właśnie przypomina taką imprezę, taką troszeczkę jakby ze wsi, ale fajnie. Nawet w barze można pić piwo, palić papierosy, są stare popielniczki takie. Także przypomina to wszystko taki klimat tych dawnych czasów, tych lata gdzieś na przykład jeszcze 80., 70., czy początek 90. Te nastroje dawne wracają i to jest bardzo piękne. Dobrze, idziemy dalej. To co jeszcze nakręcę połączenie. Naprawdę, super, tak nie widziałem. Do tych wytrysków. To jest cał takiej wody, no. Oh,
zmiana koloru. O, kopki sobie robią fajnie. Ludzie bardzo mili, grzeczni. Proszę bardzo. I pomalutku będę zmierzał w inną stronę teraz. Tutaj po tej stronie może przejdę, nagram to i zobaczymy. Czekam, żeby nagrać wszystkie ujęcia takie, te wszystkie efekty tej fontanny, to musiałbym troszeczkę pobyć w nim. Bo te kolory zmieniają się na różne różnice i wystrzały tej wody są też o różnych kształtach, jakby o różnych promieniach. Jest to fajnie wyreżyserowane, pięknie zrobione. O, teraz jest taki wystrzał boczny, który zaraz promieni te kolory. O, już nabiera kolory. Znowu się dzieje coś nowego. No, efekty, i tam woda dosłownie tańczy. Fontanna tańczy. Czekamy na taki efekt. Pięknie. I teraz będzie chyba mocniej, tylko posunie wody. Będzie jakiś mocniej się wyszczał. Zmiana. Jeszcze woda opada. I coś nowego nam tutaj pokaże za chwilę ta fontanna. Dlatego też wszyscy siedzą dookoła i podziwiają. Bo ona nas zaskakuje jakby swoją magią. Nie możemy przewidzieć tak do końca, co za chwilę będzie się działo. O, patrzcie, 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 patrzcie. I już się zaczyna. Nowy spektakl. Jak to jest cudownie skonstruowane. Podejrzewam, że to w centrum, górą zaraz też przestrzeni. To jest tutaj. Tak, już. Jest ten słup górny. Zaczyna się niesamowity spektakl. Poczekamy, jak się zmienią kolory i idziemy dalej. Zaczyna szybko płonąć. Nawet jakieś dziecko jest tam fontannie. Mariusz, zobaczcie, zaczynają się jakieś nowe takie wystrzały. Pojedyncze. Niesamowite tanie z wody. O, cudownie. Niesamowity widok. Warto było jednak zaczekać. Teraz odpada zieleń. Ludzie się wchodzą, podziwiają. Dobrze, tu dokończymy. Może wrócę jeszcze do tej fontanny. Niesamowity widok. Coś pięknego. Zobaczmy. No, można znaleźć tylko miejsce, ma to jest. Już zmienia kolorek. Zmienia kolorek, proszę. Niesamowite.
coś pięknego. Przypominałem to jeden z kwiatów w ogrodzie we Włoszech. Nie mogę przypomnieć tego nazwy, ale w podobnym układzie. Taki kaszkicowany. O, tak. Jest to cudowna. No, ogród otoczony fontannami, czy może pałac otoczony fontannami, stawikami, coś pięknego. Tutaj mógłbym wiersze pisać, może będę pisał w tym miejscu. Jest nocą piszę w środku tygodnia, wybrać się. Nie można się skoncentrować, kiedy będzie mi dobrą. I pójdę nocą i coś napisać. Widowisko, przednie widowisko. Ja tu z moją przyjaciółką zaraz wybieram się na tańce. Ale chwilę nagramy. Nagramy jeszcze tutaj ten jeden z mostów, taki łączący te staliki. Tu zaraz mamy kolejny. No i kolejna fontanna, którą już nagrywaliśmy wcześniej. I przejdziemy tędy. Jedziemy jeszcze raz na tą fontannę, no i jedziemy. Zobaczcie, co za piękny widok. Thank you.